20 maja Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą zorganizowała piknik charytatywny. Zebrane w trakcie tej imprezy fundusze zostaną przeznaczone na dalsze badania dla małego Michałka, u którego na podstawie obserwacji i analizy objawów postawiono diagnozę kliniczną zespołu Kabuki. Zespół Kabuki to jest bardzo rzadka choroba. Z tego co ja się orientuję, w Polsce jest około 50 dzieci w Polsce tą chorobą. Może być troszkę więcej zdiagnozowanych. I żeby znaleźć gen, który odpowiada za chorobę, żeby zaplanować dalsze kroki leczenia, musimy przeprowadzić te badania bez trio. Michałek ma 8 lat i od urodzenia był dzieckiem chorym, tylko wszyscy stawiali inne diagnozy. Wszystko, co miał zdiagnozowane do tej pory, nic do siebie nie pasowało, a teraz po prostu wszystko pasuje i mam odpowiedź. Na początku byłam w szoku, później byłam trochę zła na siebie, że tak późno trafiliśmy na lekarzy też, do genetyka. Profesor tłumaczył lekarzy w ten sposób, że tego jest tak mało, jest tak rzadkie, że lekarze nie wiedzą, nigdy nie mieli styczności z taką chorobą. A najgorsze było w tym, że to jest choroba nieuleczalna. Na to nie ma leku, jemu go nie można by leczyć, można go tylko mu pomóc rehabilitacją i podnieść mu komfort życia. Tyle, co my możemy zrobić. Co lubisz najbardziej robić z mamą? Przytulać. Nie? No. Co robisz? Przytul? Przytulać. Zespół Kabuki to jest zespół wad genetycznych. Nie do końca jest jeszcze u nas w Polsce dobrze zbadany i zdiagnozowany. Jest bardzo mały zasób literatury i wiedzy na ten temat. To jest całe spektrum zaburzeń. One nie występują wszystkie u każdego dziecka. Może to być niepełnosprawność intelektualna, mogą to być zaburzenia właśnie takie fizyczne. Mogą wystąpić wady wzroku, wady słuchu. Tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. No, też u bardzo dużej ilości dzieci są to wady serca, które często te zaburzenia ruchowe doprowadzają też do takiej niepełnosprawności, która w starszym wieku po prostu prowadzi do takiego trwałego kalectwa. Michał jest szczególnym dzieckiem, jak to pewnie zostało tutaj dzisiaj już zauważone. Michał ze względu na swoją niepełnosprawność wymaga takiej specyficznej organizacji pracy, terapii, ale w całym swoim schorzeniu, w całej swojej niepełnosprawności Michał jest fajnym, takim szczęśliwym chłopakiem, takim dzieckiem, które bardzo fajnie się u nas zaadoptowało, bardzo dobrze idzie nam, w cudzysłowie oczywiście, w terapii, bardzo fajnie współpracuje się z mamą Michała. Michał z nami współpracuje z terapeutami, a to jest bardzo ważne, bo tylko taka połączona terapia wsparta przez dom i przy takim zaangażowaniu dziecka daje pożądane efekty. Szacun dla tej mamy, tak zaangażowanej, że się uda. Oczywiście będziemy mamę wspomagać mocno, aby się to udało i bardzo liczymy na sukces. Zadzwoniła mama Michałka i właśnie poprosiła mnie o wsparcie. A dziecku się nie odmawia przynajmniej. No ciężko jest powiedzieć nie. Gdzieś to moje serducho się odezwało i no, powiedziałam sobie, że no trzeba wesprzeć. Mama Michałka się martwiła, że po prostu ta kwota się nie uzbiera, więc chciałam wesprzeć właśnie poprzez taki piknik, pomóc w organizacji, żeby ta kwota się jednak uzbierała, żeby mógł mieć już tą diagnozę i żeby mógł pójść tu dalej, żeby zobaczyć, jak można jeszcze mu pomóc. Podczas pikniku udało się zgromadzić środki na dalsze badania. Mamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób informacje staną się cennym narzędziem dla terapeutów i rodziców, które pozwoli im na skuteczniejsze wsparcie Michałka w codziennym funkcjonowaniu.